No, kochana moja, ty strasznie głodna chyba jesteś, fasolka, tak? Proszę, mam dla ciebie. Witam państwa i witam ciebie, Marto. Marta Łoboda, wolontariuszka ze schroniska Tozu w Koninie. Dziś mamy gości w Koninie i powiem państwu szczerze, chcielibyśmy, żeby psy już do Konina nie wróciły, bo to schronisko, które macie, działa fajnie, ale jest przepełnione. Przepełnione, tak. Obecnie mamy 230 psów oraz 40 kotów. No i nie ukrywam, że liczymy na to, iż który z naszych piesków spodoba się państwu i już nie będzie musiał z nami tam wracać. Psy są cudowne, warte zastanowienia się, warte dobrej, świadomej adopcji. Przedstawimy zaraz po kolei, ale najpierw Marta, powiedz mi, jak to jest z tym wolontariatem? Prawie codziennie jesteś w schronisku, spędzasz wiele czasu. Co ci to daje? O, daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Kocham zwierzęta. Było tak od zawsze, a teraz po prostu mogę się spełniać, przebywając z nimi. Fantastyczna idea, przyznają państwo. Wolontariat. Człowiek wie, że robi coś dobrego. Robisz to za darmo, ale masz ogromną satysfakcję. A teraz uwaga, szanowni państwo. Zacznijmy może od kredki. Pokaż się państwu. Kredka jest jamniczką. Jest wysterylizowana, ma około 5-6 lat. Nie, 4, około 4 lat. 4 lata. Proszę, spójrzcie państwo na ten pyszczek. Jest troszeczkę przytyta. Przyznaję, to świadczy o dobrych warunkach u was w Koninie, ale myślę, że kilka chwil i wszystko będzie w porządku. Kredka jest kanapowcem, nie będzie żadnego problemu. Kredkę puszczamy. Fasolka, chodź tutaj, mam dla ciebie, chodź. Fasola, chodź, patrz, co mam dla ciebie. Oto państwu przedstawiam Fasolkę. Fasolka jest psem, który ewidentnie ma w genach coś z owczarka coli. Proszę spojrzeć na to pszczydło. Jest duża, jest zadbana, ma piękne futro, ale ma jedną wadę. Lubi uciekać, prawda? To znaczy potrafi pójść sobie na spacerek. Tak. Ja myślę, że ona idealnie będzie nadawała się do bloku, ponieważ nie jest typowym psem stróżującym. Właściwie zupełnie nie szczeka. Mhm. Właściwie nie szczeka w ogóle. Tak, jest bardzo łagodny i bardzo spokojny. Łagodny, cudowny pies. I na koniec przedstawiamy państwu oto klon. Piesek, który swego czasu miał ostrą przygodę z dużym psem, który go pogryzł. Tak. I stąd ma pewną wadę, ale wada polega tylko na tym, że trzeba mu dawać jedzenie z góry i rozdrobnione, prawda? Bo dokładnie ma problemy z przełykaniem. Mhm. Częściej, a mniej, żeby nie połykał zbyt dużych ilości naraz. Te psy przeżyły swoje, ale mają szansę na dobrą przyszłość. Dzięki państwu. Zapraszamy zatem, proszę do nas zadzwonić. Niech nie wracają do Konina, niech znajdą u państwa swój dom. Czyli Fasolka, klon i kredka. Marta siada do telefonu, czeka na telefony od państwa, a ja polecam. Wejrzyjcie w swoje serce, zadzwońcie, bierzcie przyjaciela do domu. Proszę dzwonić. Muszą państwo...